Cześć, 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 witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na kanale Rivik z sezonu drugiego, a dziś zajmiemy się oswajaniem Chalicotherium. Ojej, nasz czas na w tym raptory nie przeszkodzą. Zapraszam do oglądania. Dobra, pozbywszy się już raptorów, możemy przejść do oswajania, więc tak. Jak takie Chalicotherium się oswaja? Oswaja się go pasywnie, ale pewnie przy pomocy czego zapytacie? Przy pomocy kufli piwa. To jest dość specyficzny rodzaj oswajania. Myślałem, że w Arku piwo służy raczej jako coś w rodzaju takiej rozrywki, ale okazuje się, że takiego Chalicotherium możemy właśnie przy pomocy takiego piwa oswoić. Robimy to w sposób pasywny, podając mu to po prostu, tylko nie możemy się zresztą do niego zbyt blisko zbliżyć, gdyż Chalicotherium jest terytorialne. Możemy to tylko też oswoić przy pomocy Steamberg, ale jak widzicie, na oswojenie takiego 85-poziomowego potrzebowalibyśmy 1200 sztuk, a to by trwało bardzo długo. Kurde, się ciemno zrobiło, czekajcie, gamę zapomniałem wam włączyć. Dobra. Poczekam, aż się zrobi troszeczkę jaśniej. Możemy to też zrobić przy pomocy Steamberg, ale trwałoby to niebywale długo. Jak ktoś jest bardzo, że tak powiem, zdeterminowany, jest bardzo do komuś do czegoś potrzebny, ten Chalicotherium, to może sobie go oswoić, no ale tak jak mówię, lepiej sobie uważać te kilka kufli piwa, niż męczyć się z tymi Steambergami. A i tak jak mam... O kurde. Widzę, że mam bardzo jakby krótki zasięg, na który mogę mu to piwo podać. Tylko jak to zrobić w sumie, skoro nie mogę do niego zbyt blisko podejść. Rzuca, widzę, z tymi kulami błotnymi. Czekajcie, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Może trzeba, wiecie, na hama podbiec. A widzę, dalej jest agresywny dla nas. Chyba trzeba do niego na hama podejść, dać mu to i szybko uciekać, takie mam wrażenie. Dobra, jasno się teraz, już będzie go trochę lepiej widać. Wylądujmy tu sobie, już się chyba uspokoił. No, uspokoił się, dobra. To jakiś dilo, pozbądźmy się go, bo pewnie będzie nam przeszkadzać, jak to dilo. Ewentualnie trzeba będzie założyć na sobie jakiś środek pewnie, żeby go oswoić, albo zamknąć go w jakiejś pułapce, ale z tym nie będę miał problemu. Dobra, dobra, teraz tak. Kurde, podejdźmy sobie tym pterkiem trochę bliżej, żeby w razie czego mieć jak uciekać. Dobra. Tak, trzeba mu na hama to dać i uciekać szybko od razu. Chyba mu to dałem już. Chyba. Nie dałem mu tego kufla, widzę. Jednak. Dobra, poczekajcie. Ja sobie zaraz zobaczę, jak to oswajali inni. Może trzeba mieć na przykład na sobie strój maskujący, bo w sumie mam cały kompletny strój maskujący w domu, więc możemy po niego wrócić i go założyć w sumie. Dobra. Wiem, jak tego Chalicotherium oswoić. To jest w sumie dość domyślne. Po prostu podchodzimy do niego od tyłu, ale nie możemy tak jakby biec. Musimy po prostu podejść sobie normalnie, na spokojnie, nie agresywnie, podać mu to piwo i się odsunąć po prostu. Będę sobie na lupie sprawdzać, kiedy on będzie gotowy właśnie do spożycia tego. Widzę, że on zje tylko, wypije tylko 3 kufle, czyli jeszcze 2 mu muszę dać i będzie już oswojony. Więc z jego oswojeniem też raczej nie będzie problemów. Dobra. Pewnie będzie dość długo głodniał, ale sobie chwilę tu poczekamy. Tutaj Terezino ma poziom. Pokonajmy go sobie, bo coś czuję, że będzie pewnie nam też znowu przeszkadzać, bo Terezino mają to do siebie, że zazwyczaj lubią przeszkadzać graczowi. Kurde, 53 nam zadaje, to dość sporo. W sumie mamy na sobie złote siodło. Nie powinien nam już takich problemów sprawiać. Dobra, pokonaliśmy go, luz. Poczekamy sobie faktycznie, aż nam tutaj zgłodnieje. To będzie pewnie trwać dość długo. Dobra, na spokojnie. Dam tu zaraz kufelek, piwka i wszyscy będą zadowoleni. I teraz szybko do góry zbiwamy, tak żeby go nie irytować. On tam sobie niech spożywa w pokoju, a my sobie będziemy czekać, aż znowu nam zgodnieje. No, powiem wam, że dość krótki jest ten zasięg, na który możemy mu ten alkohol podać.
bo trzeba naprawdę delikatnie, dosłownie co do milimetra podejść do niego tak, żeby go nie zirytować. O, może już kolejny zjeść, ale pewnie chyba nie. Przecież zdejmijmy sobie w ogóle to, bo mnie to troszeczkę irytuje. To musimy jeszcze poczekać, aż zgłodnieje. A, możemy. Git, dobra. No i jest oswojony, elegancko. Aha, siodło miałem w tym. W sumie chodź za nami. Siodło mieliśmy w naszym pterodonie. Dobra, czekaj sobie. Czy mu prędkość wzrosła? Nie, ma taką samą prędkość. Tak, jest całkiem szybki. Ile ty. Dobra, jakie ma statystyki? 2600 zdrowia, całkiem nieźle. 300 punktów, 300% obrażeń, też całkiem nieźle. Aż 550 ludzików, to jest całkiem spoko akurat. Widzę, że nie potrafi skakać. Czy ma coś pod kontrolą? Potrafi, widzę, tak ugryźć coś. Pod lewym po prostu tak uderza, a pod prawym może zrobić jakąś kulę właśnie. Czy to jest kamień? Co to właściwie? To jest chyba błoto po prostu, wiecie? Albo jakiś głaz, nie wiem sam. Dobra. Przetestujemy sobie. Uderzmy go najpierw w zwykły sposób. 96. Jak rzuciliśmy głazem, to aż 300, więc to jest całkiem sporo. Dobra. Tu jest jeszcze Fiomena. Nie sobie przetestujemy, ile otrzyma, kiedy uderzymy ją normalnie. Aż 100, czyli jak trafimy głazem, to zadajemy aż 300 i to jest bardzo dużo. Dobra. Dajmy może w obrażenia. Jestem ciekaw, czy będą te obrażenia się zwiększać wraz z tym, jak właśnie. Te właśnie odderzenia będą wzrastać wraz z tym, jak będziemy właśnie zwiększać sobie właśnie obrażenia fizyczne. Widzę, że on całkiem też sporo jagód zbiera. Dobra, rzućmy sobie w niego głazem. Tak, faktycznie te obrażenia rosną. Im więcej mamy właśnie punktów w atak, tym więcej będą obrywać. Oj, widzę, że ten kamień się odbija. Potrafi kilku wrogów naraz uderzyć. To widzę, bardzo dużo stamina nam zabiera. Czyli jak dobrze tym głazem rzucimy, to możemy w kilku przeciwników na nas go uderzyć, widzę. Zobaczyłem, że on w nas rzuca taką dziwną kulą błotną. Jestem ciekaw, czy. Bo my rzucamy jakby jakimś kamieniem, jakimś głazem. Jestem ciekaw, czy możemy właśnie rzucić. Też właśnie taką kulą błotną, ale chyba my po prostu właśnie rzucamy jakimś kamieniem, który po prostu zadaje obrażenia i tyle. Szkoda, że nie ma żadnego celownika, ale widzę, że bardzo dużo zadaje ten kamień, podoba mi się. Ale rzuciliśmy z nim głazem. Elegancko, podoba mi się. To w sumie jego uderzenia nie zadają jakieś specjalnie dużo. Tak bym powiedział, że przeciętnie. Mam też całkiem krótki zasięg, chyba że może gdzieś do góry wycelujemy, to może. O, dalej poleci jak do góry wycelujemy, to jest też bardzo ciekawe. Czy mogę się nim cofać? Mogę. I widzę, że możemy go też trafić, widzę, w głowę, bo normalnie dostaje dużo mniejsze obrażenia. O ile, chyba że go trafimy właśnie w głowę. Dobra, odepchnijmy go troszeczkę. Dobra. Z tego za nam 95 też nie stanowi, widzę, dla nas większego problemu. Trafiliśmy Dimbledona w powietrzu. Całkiem fajnie się nim nawet rzuca, bo to jest chyba jedno z pierwszych zwierząt, którym. To jest chyba pierwsze zwierzę, którym tak naprawdę można powiedzieć, miotamy, strzelamy czymkolwiek na odległość. To jest w sumie ciekawe. Ile ty masz w ogóle zdrowia? Oj, trochę sporo, długo byśmy musieli w niego rzucać. I te kamienie są w sumie całkiem OP, bo w sumie 400 obrażeń takich miotanych to jest całkiem sporo. Widzę, że każdy 1%, jaki damy mu w atak albo w zdrowie, znaczy się w atak, to o jeden właśnie punkt zwiększa się właśnie jego ten atak. Jestem ciekaw, czy możemy na nim wyjąć kuszę. Możemy. To jest w sumie ciekawe.
tak daleko rzuciłem, ciekawe czy doleci do niego. Doleciał, dobra. I dobra, tu jest drugi Czelipoterium. Ja bym sobie właśnie przetestował, czy on też rzucił nas kamieniem, czy on rzuci czymś innym. Bo zauważyłem, że jak on nas czymś rzuca, to on raczej rzuca bardziej chyba jakąś kulą błotną. Zaraz to przetestujemy. Dostał. I on rzuci w nas, wiecie, jakąś kulą błotną w nas rzucił. A my rzucamy w niego właśnie bardziej jakimś kamieniem. Jestem ciekaw, czy też jesteśmy w stanie właśnie jakby rzucić w niego taką kulą błotną, bo ona dodatkowo jeszcze zadaje właśnie zatrucie, a jak rzuci w coś małego, to jeszcze dodaje mu dodatkowo zatrucie. Dobra. Pochodzę sobie tu może jeszcze chwilę i zaraz wracamy do bazy. Co jest Terezino? Terezino wydaje się idealnym przeciwnikiem, tylko ten ma aż 2400 zdrowia. Ciekawe, czy do niego ten kamień doleci. Oj nie. W sumie ten zasięg tego kamienia w sumie nie jest jakiś powalający. O kurde, tam są dwa Terezino. A teraz już za późno, już rzuciliśmy, teraz musimy to załatwić. Tam widzę, że ten nas oddostał tym kamieniem. Jakoś sobie poradziliśmy, całkiem elegancko nawet. A jestem ciekaw, ja chcę sobie rzucić w gniazdo pszczół. Zobaczymy, ile właśnie punktów otrzyma obrażeń. Kurde, ten efekt zatrucia mamy na sobie bardzo długo, chyba przez tego właśnie Trodona, który w nas ugryzł. To jest całkiem ładny ten Czarlikoterium, dawniej na tym tak nie patrzałem. Trochę takiego, coś mi się bardzo kojarzy z koniem, wiecie? Nie wiem dlaczego. Dobra. Pobiegniemy sobie do tego właśnie ula pszczół. Zobaczymy, czy jesteśmy w niego w stanie rzucić kamieniem. Czy nam się to uda jakkolwiek. O, rzuciliśmy tak w górę, a nie trafiliśmy. Musimy troszeczkę bardziej tam. O, dostał. 3800 obrażeń mu zadaliśmy, bo to jest taka bardziej budowla. Rozwaliliśmy go aż. Ale tam jeszcze jeden, gdzie jest? I widzę, że jak mamy za mało energii, to nie możemy rzucić tym kamieniem. Niestety. Damy mu trochę tej staminy, bo widzę, że z tym też ma mały problem. Kurde, kolejny Trodon. Dobra, zarozwaliłbym sobie jeszcze te ważki jednym rzutem kamienia. Ciekawe, czy nam się uda. Wszystkie trzy. Fajnie się, powiem wam, steruje nawet. Podoba mi się. I go swoje, tak jak mówię, też nie jest specjalnie ciężki. Wystarczy, że macie piwo skądś. Musicie mieć tylko właśnie... musicie mieć właśnie... beczkę. Na nią jest w sumie niezbyt dużo materiału. Tam chyba 100 sztabek żelaza. 100 cementu, trochę drewna, jeden kufel piwa robicie, znaczy się jakby jeden płyn, jakby jedną porcję piwa robicie z 50 jagód jakiegokolwiek typu, chyba 100 tecza, 100 słomy, no i to się po jakimś tam czasie, chyba po pół godziny wam się zrobi z tego jeden właśnie płyn, który możecie sobie umieścić w słoiku. Tylko jest jedna sprawa, bo jak, żeby zrobić jeden taki kufel piwa, musicie jakby poświęcić jeden słoik, a one w sumie już nie są aż takie tanie, bo tam cement, kryształy, a to trzeba zdobyć jednak. Ja miałem akurat tych materiałów całkiem sporo pod ręką, więc sobie ich trochę zrobiłem i po prostu na to wkładacie sobie właśnie do beczki, wkładacie sobie właśnie słoik. I o ile znajdujesz tam piwo, to piwo jakby przeleje się właśnie do słoika i ten słoik zamienia się na kufel piwa, który w sumie, co ciekawe, się nie psuje. Dobra. Więc wytworzenie, na przykład na tego, że potrzebowało tak naprawdę tylko trzech właśnie kufli piwa. Ja mam półtora razy wyższe oswajanie, więc teraz może potrzebowałbym ich, nie wiem, pięciu albo czterech. Ale bądź co bądź, to i tak nie było specjalnie ciężkie właśnie do zdobycia. W sumie ja też chcę gulne jednego kufelka, bo mam ich w sumie 11. O kurde, tylko pewnie latanie po piłeku nie jest specjalnie dobrym pomysłem. Dobra, widzimy się już w bazie. Odkryłem, że mając właśnie efekt właśnie tego upojenia alkoholowego,
Podchmielony, efekt podchmielony, to jest całkiem zabawne stwierdzenie. Mamy zwiększoną izolację, mamy zmniejszoną konsumpcję wody w organizmie, redukuje nam niestety staminę, co jest w sumie trochę średnie. Musimy na pewno, żeby właśnie odpocząć, prawdopodobnie musimy na przykład, nie wiem, kucnąć czy coś, nie wiem. Zwiększa nam na pewno atak oraz wytrzymałość nam zwiększa, więc w sumie ma dość dużo fajnych plusów, tylko musi mieć właśnie na przykład, nie wiem, snimberki czy cokolwiek, co zwiększy wam staminę, ponieważ ten alkohol właśnie wam to zabiera. Teraz widzę, że mamy coś takiego jak kac. Potrawki nie dają efektów, obniżona ilość wody, izolacja cieplna, energia obrażenia oraz odporność, jak widzicie. Mamy taki efekt jak kac. To jest całkiem zabawne. W sumie tego wcześniej nie było chyba. Kac. Kto mógł na to wpaść? Podoba mi się to akurat to tłumaczenie. No ale dobra. Oswoiliśmy sobie właśnie dzisiaj takiego czalikoterium. Jego oswojenie nie było specjalnie trudne, tylko pamiętajcie, że jak go oswajacie, to postarajcie się podchodzić do niego od tyłu i starajcie się podchodzić na jak najdalszą odległość, żeby specjalnie blisko do niego nie podchodzić. Też nie biegajcie przypadkiem, bo bieganie właśnie zwiększa waszą widoczność i możecie go bardzo łatwo rozzłościć. Musicie mieć tam, nie wiem, 4, 5, może 6 kufli piwa, zależy jaki poziom, ale tak powiedzmy, że 10 to jest maksymalna ilość, jaki taki Czalikoterium może chcieć. Mój na przykład chciał tylko 3, mimo że miał aż tam chyba 95 poziom. No jak oswajacie jakieś, nie wiem, 150, to tych kufli piwa jednak jest trochę potrzeba. Tak, taki właśnie alkohol właśnie robicie sobie. Poczekajcie, w sumie mam słoik. Właśnie, bo... Aha, bo jeśli ja wypiję piwo, to zostaje słoik, ale jeśli jakieś zwierzę, to już nie. Dobra. No w takich właśnie beczkach robicie sobie właśnie alkohol. Tu musicie mieć 50 właśnie jagód, 150, znaczy się setkę właśnie słomy. Wkładacie sobie, kiedyś wam się wytworzy po pół godziny właśnie płynne piwo, to wkładacie sobie tutaj słoik i on się z wam zmienia na kufel. Kufela piwa, który możecie sobie wypić, jak kto chce, albo oswajać nim właśnie Czalikoterium. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się przydał. Gdyby ktoś na przykład chciał sobie oswoić takiego Czalikoterium, który by mu był do czegoś potrzebny, bo w sumie ten rzut kamieniem może być całkiem dobrym narzędziem ofensywnym. Zakładam, że on może niszczyć kamienne struktury. Jeśli tak, to takie zwierzę mogło być bardzo dobrym właśnie zwierzęciem do oblężania czyjejś budowli, zbudowanej na przykład z kamienia. Albo ewentualnie z drewna, bo widzę, że zadaje ten rzut kamieniem naprawdę całkiem sporo, choć nie ma dość zbyt dużego zasięgu. Tak czy owak, ten Czalikoterium akurat mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że również wam się podobał Czalikoterium oraz odcinek z oswajania go. Zapraszam was również na mojego Discorda, do którego link macie w opisie filmu. No i co? Żegnam się z wami, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju omawiać. Elo, elo.